dobry Państwu, witamy serdecznie na pilotażowym programie pod tytułem Gaszowicka Piłka. Gościem naszego programu dzisiaj jest Krzysiu Polczyk, trener pierwszej drużyny Dębu Gaszowice, a zarazem zawodnik drużyny rezerw. Krzysiu, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się na to spotkanie dzisiejsze. Przybliż nam mniej więcej swoje doświadczenie związane z piłką nożną. Czy możesz nam trochę o sobie opowiedzieć, o tym, od kiedy interesujesz się piłką nożną? Witam wszystkich serdecznie. Jestem Krzysztof Polczyk, trener pierwszej drużyny w Dębie Gaszowice po raz drugi. Po 10-letnim rozbracie z tym klubem wróciłem z powrotem i bardzo się z tego cieszę, że jestem tutaj z Wami. Moja przygoda z piłką zaczęła się w 1984 roku tamtego wieku, czyli dosyć sporo czasu minęło. Jestem ciągle zawodnikiem czynnym, trenerem jednocześnie od 20 lat. Jako zawodnik grałem w Naprzodzie Redutowy, tam zaczynałem, pierwsze kroki stawiałem jako młody chłopak, jako 16-letni, można powiedzieć, młody mężczyzna. Zadebiutowałem w seniorskiej piłce w drużynach rezerw Naprzodu Redutowy. Grałem tam z znakomitymi zawodnikami później, którzy reprezentowali klub Naprzód Redutowy w drugiej lidze. Dwa lata później dostałem się do kadry pierwszego zespołu, gdzie 7 lat przebywałem. Potem z różnych względów musiałem zakończyć swoją karierę. Przede wszystkim chodziło tu o kontuzję, którą się nabawiłem i musiałem zakończyć się zawodową piłkę. Poszedłem na niższe szczeble, gdzie pracuję i gram do dzisiaj. To opowiedz nam może teraz troszeczkę o swoim doświadczeniu trenerskim. Moje doświadczenie trenerskie to jest trochę przypadkowo było, bo jak w 2000 roku zostałem poproszony o opiekę nad zespołem Czarnych Nowa Wieś, to była drużyna raciborskiej A-klasy. Myślę sobie, że takim powodem było to, żebym tam grał jeszcze w tym klubie, no niestety ze względów zdrowotnych nie mogłem tego robić. No, prezes tego klubu powiedział, no to zaopiekuj się jako trener, bądź jako trener, masz doświadczenie, więc zdecydowałem się. Nigdy nie myślałem, że w tak młodym wieku, bo miałem 27 lat, zacznę pracę jako trener, no ale stało się i do tej pory jestem ponad 20 lat opiekunem w niższych ligach, bo jak to nie każdemu jest dane bycie trenerem w pierwszej lidze, czy tam w ekstraklasie. Ktoś to musi robić gdzieś tam w niższych ligach, w wiejskich środowiskach piłkarskich. Może opowiedz nam, jak wygląda praca trenera amatora. No, tak jak mówiłem, no nie każdy ma umiejętności, nie każdy ma możliwość bycia w zawodowym klubie. Ktoś to musi robić na szczeblu amatorskim. Nie ukrywam, że jest to dużo trudniejsza praca, ponieważ pracuje się z piłkarzami, którzy jednocześnie wykonują swoje zawodowe obowiązki, mają swoje rodziny, więc jakby to powiedzieć, piłkę nożną muszą pogodzić z innymi czynnościami życiowymi i trener w takim amatorskim klubie no musi sobie zdawać z tego sprawę, że nie każdy z tych zawodników na moje wezwanie będzie na treningu, że zawsze coś gdzieś tam wyskoczy i no niestety wszystkich tych jednostek treningowych no nie odbędzie. No i tyle. No jest to na pewno duży problem w tym momencie. Bo jak się ma zawodników w zawodowym klubie, wszyscy muszą być na treningu, wszyscy mają, dajmy na to, jakieś wynagrodzenie czy za to, więc na pewno dużo prościej takiemu trenerowi w zawodowym klubie. Na pewno. A powiedz, jak wyglądała Twoja pierwsza reakcja, gdy otrzymałeś tę propozycję pracy w Dębie Gaszowicy po 10 latach jednak rozłąki? Ktoś mi kiedyś powiedział, nigdy nie mów nigdy. Byłem zaskoczony tą sytuacją, że po raz drugi klub Dąb Gaszowice poprosił mnie o współpracę. Było to na zasadzie pomocy.
ponieważ pożegnano się z trenerem, czy trener pożegnał się z klubem Dąb Gaszowice w trakcie sezonu. Ja jako zawodnik już amatorskiej drużyny rezerw Dębu Gaszowice po prostu nie mogłem się nie zgodzić. No, było to do mnie jednocześnie zaszczyt, że ktoś oczekuje ode mnie jakiejś tam pomocy i wyciągnąłem pomocną dłoń, a jak będzie finisz tego, to się okaże. Ale wyciągnięcie tej dłoni pomocniczej nastąpiło w nietypowych okolicznościach, gdyż drużyna była na spadku okręgówki, a ty dosłownie niewiele ci zabrakło, aby ta drużyna w tej okręgówce się utrzymała. Potencjał tego zespołu do tej pory jest bardzo, bardzo duży i tak naprawdę podejmując się tego zadania, powiem szczerze, no, wierzyłem, że to się uda. No, brakło minimalnie tam troszeczkę, być może trochę szczęścia brakło, żeby się utrzymać w okręgówce, ale to już jest historia. Trzeba teraz myśleć już o tym, co jest tu i teraz. I najważniejsze jest to, że ten zespół został w takiej formie, jak było to w okręgówce, że chłopcy po prostu też widzieli, że tam brakuje po prostu niewiele, żeby się utrzymać, więc stali, podjęli rękawice razem ze mną i jesteśmy wszyscy w tej A-klasie. Klub sobie ambitny cel obrał, żeby po prostu zawalczyć ponoć w tej mocniejszej A-klasie Rybnik. Czego brakuje ci w Dębie? Albo co byś zmienił? Co byś zaproponował prezesom, żeby ułatwiło ci to pracę, żeby oni ułatwili ci pracę? Powiem szczerze, w porównaniu do tego, co było 10 lat temu, to brakuje mi kibiców, was. I to jest moja rola i zawodników, żeby tych kibiców przygarnąć z powrotem na to nasze boisko, żeby przyciągnąć. A przyciągnąć możemy tylko dobrymi wynikami, świetną grą, ambitną postawą na boisku, bo tego kibic oczekuje. Dokładnie. Jesteś blisko zawodników. Spędzasz z nimi dużo czasu. Jaki jest twój sposób, aby trafić do ich głów? Bo to jest jednak problem niekiedy, duży problem. Powiem tak, z tym to mam zawsze największy problem, ponieważ mam trudny taki charakter. Ciężko mi po prostu gdzieś tam docierać do wszystkich, do całej grupy. Staram się, cały czas się uczę. Poprzez moje doświadczenie 20-letnie wiem, że są różne charaktery ludzkie, różny typ zawodników. Jedni potrzebują twardej ręki, to im daje twardą rękę. Inne znowu potrzebuje dobrego słowa, otuchy, czasami pochwał. I wiem, że muszę to robić, choć czasami mam z tym problem. Czyli uważasz, że taka rozmowa pomiędzy tobą, zawodnikiem, na osobności, czy może niekiedy w grupie, przekłada się w znaczny sposób na pewno na mecze, na treningi, na podejście tych zawodników? A to na pewno. Każdy człowiek potrzebuje wsparcia drugiej osoby. W młodszym wieku są to rodzice, w starszym być może nauczyciel w szkole, czy tam nadzorca w pracy. My jako trenerzy musimy też, jakby to powiedzieć, być takimi, podać ojcowską dłoń i rozmawiać. No, tak jak mówię, no jest to duże wyzwanie do trenera, tym bardziej trenera amatora, bo po prostu gdzieś tam wiem, że w tej kwestii brakuje takiego doświadczenia pedagogicznego być może. Powiedz mi, jak oceniasz występ twojej drużyny, a zarazem naszej drużyny Dębu Gaszowice w rundzie jesiennej? Czy uważasz, że mogła coś więcej jeszcze osiągnąć? No oczywiście, każdy zespół ma, jakby to powiedzieć, określony cel na dany sezon i widzi, w jakim miejscu jest. My tak samo zdawaliśmy sobie sprawę, że Rybnicka A-klasa to jest mocna grupa i musimy dać siebie wszystko, żeby po prostu być wysoko w tej lidze.
Niestety zapłaciliśmy parę razy takie frycowe, że być może niektórzy zawodnicy myśleli, że to będzie bułka z masłem, że przejście przez tą rybnicką A-klasę będzie takie sobie łatwe. Niestety trzeba powiedzieć, że ta rybnicka klasa jest mocna i zawodnicy, niektórzy zawodnicy nie sprostali temu pod względem fizycznym. Tu jest największy według mnie deficyt i nad tym postaram się w tej zimie już popracować. Rozpoczyna się okres przygotowań zimowych. Jakie plany, jakie wzmocnienia, czy w ogóle coś planuje ze wzmocnieniami zawodników, bo kibice zapewne chcieliby wiedzieć, kiedy rozpoczynamy treningi, jakie sparingi, kiedy zaplanowane, bo wiemy, że sezon ogólnie Ci się znacznie przyspieszył z powodu odwołanej kolejki z listopada. Zaczynamy, taki był plan na koniec rundy jesiennej, że zaczniemy 1 lutego. Ten termin był ustalony dużo wcześniej. Zaplanowano 6 sparingów, z czego już teraz wiem, że 2 lub 3 wypadną ze względu na przełożony mecz z rundy jesiennej. I najważniejsze jest, żeby te 1,5 miesiąca, które jest do rozpoczęcia sezonu, przepracować rzetelnie i do tego celu ma nam służyć sala gimnastyczna przy gminnym ośrodku, to jest Gminny Ośrodek Sportu. Nasz Orlik tu na piecach, no i boiska na Łukowie przede wszystkim, bo tam są warunki do treningu nawet zimą. I postaramy się to wykorzystać. Treningi będą 4 razy w tygodniu, pod warunkiem, że nie będzie sparingu, bo jeżeli sparing tam wypadnie, będzie to 3 treningi, 1 sparing. Sparingi mieliśmy przygotowane, tak jak mówię, 6, w tym momencie wypadły już 3, więc zagramy 3 lub 4 w zależności od tego, czy da się jeszcze gdzieś tam wtrącić jeden sparing i tyle, no, przygotowani będziemy na pewno na 100%. Z kim macie już zaplanowane sparingi? Jakie drużyny będziecie podejmować? Co do drużyn, to tu akurat to nie ma akurat dla mnie żadnego znaczenia. Najważniejsze, żeby ta drużyna rozegrała przed pierwszym meczem mistrzowskim kilka spotkań, żeby się obyć z boiskiem, żeby chłopcy poczuli, jak to jest trening czy tam sparing z przeciwnikiem, a jednocześnie być może kiedyś rywalem w swojej grupie czy tam w tej samej lidze. Z drużyn, którymi będziemy sparingować, to jest drużyna Ocic Raciborskich, później z tego, co się orientuje, Grabownia Rybnicka i Konkordia Knurów. No, czwarty sparing partner jest w trakcie przygotowania, ale tu, tak jak mówię, no, nie będzie sparingu, to będziemy mieć kolejną jednostką, która ma nam pomóc być lepszym w lidze. Skoro rzuciłeś już temat Łukowa, to kolejne pytanie związane z drugą drużyną. Jak wyglądać będzie współpraca na wiosnę z drugą drużyną i oczywiście czy ją zasilisz? Bo drużyna też walczy i ma ambicje awansowe. Powiem tak, druga drużyna na początku powstała tylko dlatego, żeby dać szansę, dać możliwość realizowania się jeszcze w piłce nożnej. Byłem już zawodnikom starszej daty, że tak powiem, takim jak ja czy ty, żeby jeszcze się gdzieś tam ruszać, żeby być jeszcze czynnym sportowo. Później się to gdzieś tam ambicje się urodziły troszkę większe, bo wyniki były bardzo optymistyczne, więc myślę sobie, że awans drużyny rezerw jest jak najbardziej wskazany. My jako pierwsza drużyna zobowiązujemy się i zawsze to robiliśmy, że jak tylko była możliwość, zasilaliśmy zawodnikami, którzy nie mieli tam tych minut wystarczających, żeby dokończyli te swoje minutki w drużynie rezerw.
Jeżeli chodzi sam o moją osobę, to jestem w trakcie też leczenia. Moja gra na wiosnę jest tutaj mocno zagrożona, ale jeżeli zdrowie pozwoli i ja przede wszystkim lekarze, no to na pewno bardzo, bardzo chętnie zagram razem z Tobą. To dziękuję, że chcesz zagrać z nami, bo jesteś naprawdę wzmocnieniem naszym. Kolejne takie pytanie, które już wiąże się z samym klubem. Klub w tym roku obchodzi 75-lecie. Czy stawiasz sobie w związku z tym jakieś cele? Czy zarząd, prezes postawił Ci jakieś wymagania w związku z tym? Jest mi bardzo, bardzo miło, że znalazłem się w tym oto czasie tu w Dębie Gaszowice, bo takie rocznice, takie urodzinki są jak najbardziej miłe i przyjemne, z tym, że w tym momencie mnie jako trenerowi to jest kolejny dodatkowy punkt motywacyjny, bo każdy w takich latach tych jubileuszowych ma jakieś tam dodatkowe ambicje, chciałby być może awansu albo świetnej pozycji. Nie? No ja tu prezes, zarząd nie stawiali przede mną żadnych wyzwań tego typu. Budowa drużyny, że tak powiem jest w trakcie, więc trudno by oczekiwać zaraz jakichś tam wielkich sukcesów, z tym, że jak widać, jak to pokazuje tabela, jest bardzo niedużo, żeby ten cel osiągnąć, więc myślę sobie już nawet nikomu nie mówiąc, czy tam nie rzucać jakichś tam haseł niepotrzebnych, to nawet sami zawodnicy wiedzą w tym momencie, że to jest ten czas, żeby ruszyć do natarcia i popróbować w walce o awans. Krzysiu, dziękujemy Ci za poświęcony czas. Bardzo nam było miło gościć Ciebie w tym pilotażowym programie. Myślę, że to będzie program, który będzie istniał przez kilka lat. Program nosić będzie nazwę Gaszowicka Piłka. Także dziękujemy za uwagę i zapraszamy już niedługo do kolejnego odcinka. Ja dziękuję, że jestem, jakby to powiedzieć, tu pierwszy w tej gronie, więc bardzo dziękuję za... Miło było gościć. Za zaproszenie. Dziękuję. Dziękuję.